Tu spocznie twórca TVN, Mariusz to zabytkowa kaplica arystokratycznej rodziny. 21 grudnia 2022 roku o 11:00 rozpocznie się pogrzeb Mariusza Waltera, 85 litrów, w kościele Święty Anny w warszawskim Wilanowie. Twórca telewizji TVN spocznie na pobliskim cmentarzu parafialnym. Jednak nie będzie to zwykły grób. Miejsce spoczynku Mariusza Waltera i kolejnych pokoleń tej rodziny to wyjątkowe i prestiżowe miejsce. Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku. Wspólnie z Janem Wojchertem był założycielem kilkunastu stacji telewizyjnych. W tym pierwszej na polskim rynku telewizji typowo informacyjnej TVN24. O śmierci Mariusza Waltera poinformowali jego bliscy, żona Bożena oraz dzieci, Piotr i Sandra. Rodzina poprosiła o nieprzynoszenie wieńców i kwiatów na pogrzeb Mariusza Waltera. Zamiast tego lepiej wpłacić datek na fundację TVN. Osoby uczestniczące w pogrzebie zostały również poproszone o nieskładanie kondolencji. Jednocześnie w uroczystości pochówku na cmentarzu, ze względu na wielkość obiektu, weźmie udział tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele. Rodzina podziękowała również za pamięć, dobre słowo, myśli i życzliwość w tych trudnych dla nich dniach. Po pogrzebie w kościele świętej Anny Mariusz Walter spocznie na zabytkowym cmentarzu w Wilanowie. To znamienita nekropolia, założona w 1816 roku z inicjatywy Aleksandry z Lubomirskich-Potockiej. Jej punkt centralny stanowi neogotycka kaplica, wzniesiona w latach 1823-1826 przez wybitnego architekta Chrystiana Piotra Ignera. W kaplicy pierwotnie pochowano szczątki Stanisława Kostki-Potockiego oraz Ignacego Potockiego. Fundatorką budowli była Aleksandra z książąt lubomirskich Stanisława Potocka, która zbudowała ją dla swego męża oraz syna. Ale w 1867 roku ich szczątki zostały przeniesione do pobliskiego kościoła świętej Anny. Teraz na ścianach tej zabytkowej kaplicy można znaleźć bordowe kamienne tablice z napisem grup rodziny Walterów. Spoczywają tam m.in. Michalina Horst, rodzona siostra Mariusza Waltera. Są też symboliczne napisy ku czci matki Mariusza Waltera, Marii i jego brata Zygmunta. Na drugiej tablicy zaś można znaleźć napisy ku czci zamordowanych w ówczesnym ZSRR przodków Mariusza Waltera oraz jego żony Bożeny. Można tam przeczytać, że Władysław Bukraba, ojciec Bożeny Walter, przebywał w obozie w Starobielsku, a zginął w Charkowie. Natomiast Karol Walter, sędzia i oficer Wojska Polskiego, został zamordowany przez NKWD w Kijowie, a jego grób znajduje się w Bykowni. Pogrzeb Mariusza Waltera. Wiemy, kiedy i gdzie zostanie pochowany współtwórca TVN. Miłość Mariusza i Bożeny Walterów. Nikt nie dawał temu związkowi większych szans na przetrwanie. Co po zniknięciu z TVN-u robi Sandra Walter? Kim została znana dziennikarka i prezenterka?